Ja was wszystkich bardzo serdecznie witam z tej strony MBS, czyli Metalowe Bicie Serca, z którego ramienia będzie rozmawiał Piotr Tyszkiewicz, a dzisiaj mam przyjemność gościć członków głównie zespołów Last Riot, chociaż jak Kasper mówi, uczestniczy w jednym projekcie i pozwolę, żeby goście opowiedzieli o sobie pokrótce. Jadzie, zacznij. To witam wszystkich, ja jestem Adi. Wiek 26 lat, wokalista zespołu Last Riot, od półtora roku dobrego. Przełom listopada, grudnia będzie 2 lata. I co, ja Last Riot odpowiadam za wokale, za wymyślanie linii wokalnych oraz za teksty. Ja jestem Kacper, Lucek mnie nazywają, Last Riot gram na basie. Jestem też gitarzystą Apollyon, studyjnie też w zespołach Hexen Kessel. Jestem basistą, gitarzystą, piszę teksty. Maczek ten swój projekt solowy, który się powolutku robi. Także muzycznie nie próżnuję. Jasne, tak myślę, że zawsze pytam zespoły, czemu akurat Last Riot? Macie jakąś konkretną genezę? Bo czasami stoi za tym całkiem ciekawa historia. U mnie zaczęło się tak, że gdzieś tam mnie człowiek zaprosił na Facebooku, tam napisałem co tam, jak tam, kim jesteś, skąd się znamy. No odpisał, że nie znamy się w sumie, ale może kiedyś zagram jakiś wspólny koncert. Napisałem spoko. Akurat mi się wtedy mniej więcej Apollyon się rozpadał po raz drugi. Zresztą z Oliverem, Oliver też o tym wspominał. No, pół roku potem zobaczyłem gdzieś tam na ich Facebooku chyba, że szukają basisty. No to napisałem, że czy gracie jakiś koncert, nie przyjadę, zobaczę, zobaczymy jak gracie, co gracie, jak tam będzie. No, nie minęły 2 tygodnie, przyjechałem na koncert do pubu motocyklowego, gdzie to wyglądało jak jakieś gangusy motocyklowe, które miałyby się zacząć naparzać między sobą. Adi miło wspomina, widzę. Gdzieś ściągnęli Last Riot ze sceny po chyba 3 utworach, bo byli kapkę za ciężcy, bo jednak nie grali Whiskey ani Lady Punku. No, chwilę pogadaliśmy, stwierdziłem, że okej, spoko, kiedy macie próby, przyjechałem chwilę potem na próbę. I tak się zaczęła moja przygoda z Last Riot i trwała w sumie od stycznia zeszłego roku, znaczy już ponad 1,5 roku. Nie, spoko, to w sumie bardzo oryginalna historia, zwłaszcza z groźbą bycia, że tak powiem, spacyfikowany przez gang motocyklowy. No wiesz, no tak to wyglądało, ty masz jakieś tam jeszcze z Niemczech przyjechali, no. Ciekawy był to widok, taka speluna straszna, ale klimacik fajny tam był. Tak, klimacik fajny, ale to jakby po prostu słuchacze to byli nastawieni na typowy heavy metal lat 80-tych, 70-tych. Zespół typowo heavy metalowy, Iron Maidenowy, Judas Priestowy, takie rzeczy. My im totalnie nie podeszliśmy, nie? Więc jakby w trakcie koncertu dowiedzieliśmy się, że po 3 piosenkach mamy zejść, więc jakby... No plus tego koncertu był taki, że jakby poznaliśmy wtedy Kacpra, nie? Jakby znaleźliśmy basistę. A generalnie moje początki zespołem były takie, że ja już szukałem zespołu długo dosyć, bo już po prostu czułem się na tyle rzetelny z moimi umiejętnościami, no że szukałem tego zespołu. No i nie mogłem go znaleźć. Fakt faktem byłem chyba na 2 albo 3 przesłuchaniach, ale za każdym razem coś tam nie pasowało. No i w końcu jakby znalazłem jeszcze jedno ogłoszenie od Czarka, który właśnie tam stawił, że szukają wokalisty. No to napisałem, umówiliśmy się i ja po prostu jechałem do Pniew z takim przeświadczeniem, że no jeżeli teraz nie wyjdzie, to chyba po prostu trzeba sobie dać spokój, że ja faktycznie się nie nadaję do tego, że coś jest nie tak ze mną, jak powinno być. No ale... Przyjechałem, zaśpiewałem. No chyba im się spodobało na tyle, że dołączyłem wtedy do zespołu i jestem w tym zespole do dzisiaj. I absolutnie nie żałuję. To jest świetna przygoda, jedna chyba z najlepszych przygód w moim życiu. No i niesamowita szansa rozwoju. No i generalnie daje mi to kupę radochy, więc jakby to też jest po prostu, no po prostu to jest coś wspaniałego. Kto jest w zespole, kto gra w zespole, ten tylko może potwierdzić moje słowa, że taka przygoda to jest coś niesamowitego. Właśnie. I tak moja historia dołączenia do zespołu. Jasne, spoko. Tak z ciekawości się zapytam, bo większość zespołów ma, że tak powiem, więcej singli, czy więcej utworów niż nagrań koncertowych, a u was jest to na odwrót na kanale YouTube'owym, przynajmniej tak widziałem, że jest 1-2 utwory, a reszta z koncertówek. Skąd się to wzięło? Że w pandemii ciężko było nagrywać studio.
No, mieliśmy pewne problemy też, jeżeli chodzi o nagrania. Płyta aktualnie się rejestruje, także na dobrą sprawę do grudnia chcemy już płytę wydać w końcu, która się tworzy już. No, mieliśmy wydać w grudniu, ale zeszłego roku. W grudniu 2020. Ona się w sumie tworzy, odkąd zespół powstał, nie? Jakby bliźniaki już wcześniej zaczęli tworzyć materiał. Ale teraz mniej grania, także no jest to już ciśnięcie, że chcemy tą płytę w końcu wydać, żeby też mieć coś promować, chociażby właśnie coś sprzedać, jakiś merch na koncertach i tak dalej. No, także płyta w tym roku w końcu wychodzi. No wiem to stąd, że mamy jednego singla słabo, żeby na kanale był sam singiel, także daliśmy już tam z 3 koncertówki. Bo właśnie jak się przygotowywałem do wywiadu, to zawsze się staram posłuchać muzyki zespołu, zapoznać się bardziej z zespołem, tak, poznać dyskografię mniej więcej. A u was to było ok, ale trochę mi brakowało tego materiału, żeby być szczery. Ja już mógł posłuchać w grudniu materiał na pierwszą płytę. Ostatnią taką ciekawostkę ci powiem, nasz gitarzysta złamał sobie nogę, który siedział 2 miesiące w domu na L4. W tym czasie zrobił gitary, bas i perkusję na drugą płytę, także właściwie mamy 2 płyty gotowe, tylko trzeba je nagrać. Tak. I już zaczyna robić, myśli o trzeciej, albo nawet już zaczął robić trzecią. Jeżeli chodzi o instrumentale, także... Tak. Materiału koncertowo bez bisów będzie w stanie grać 1,5 godziny. To dla mnie już jest bardzo dobrym wynikiem. No to długo, tak, profesjonalne zespoły pokroju właśnie na przykład naszego rodzimego Vadera, którzy grają średnio właśnie 1,5 godziny. Bez bisów. To prawda. Właśnie, to panowie, jak już tak rozmawiamy o inspiracjach, to... Tak, do każdego z was osobna, ulubione zespoły, artyści, którzy was jakoś inspirują, czy po prostu których lubicie słuchać? U mnie jest to dość rozległe, bo nie siedzę, tylko ją się w metalu. Generalnie zespołem, który spodobał, że bardzo chciałem nauczyć się grać, był właśnie m.in. zespół Vader i Mgła. Ja wtedy stwierdziłem, że chciałbym sobie chwycić za gitarę, zacząć coś grać. Sobie zacząłem, kiedyś tam jeszcze wcześniej grałem, jak miałem parę lat, przez nie wiem, chyba pół roku się uczyłem, potem odłożyłem na gitarę sobie na... do czasu jak miałem 15 lat, czyli na jakieś 7 lat, sobie coś tam brzdękałem, jakiś Smoke on the Water, ale nic tak, żeby bardziej grać. Tak bardziej poważnie zacząłem potem znowu, jak miałem te właśnie 15 lat, to pod wpływem właśnie Vadera, Mgły, które nadal są dla mnie takimi no wielkimi polskimi zespołami jednak. Ale bardzo też mnie inspiruje w tworzeniu riffów gitarowych, chociażby ostatnimi czasy Iron Maiden. Bardzo lubię zespół Animals as Leaders, który jest w ogóle inny tematycznie ostatnimi. To jest Nebula, bardzo, bardzo przypasowało, że ja muzycznie jestem rozległy. Ciężko mi znaleźć kilka ulubionych zespołów, raczej mam ulubiony zespół w danym podgatunku, a nie generalnie ulubiony. Nie mam jako tako jednego ulubionego zespołu, jest ich masa. Jasne, dzięki. No generalnie u mnie to wygląda tak, że jakby moja przygoda ze śpiewaniem już trwa około 8-9 lat. Zacząłem to robić w liceum i generalnie no to jest dosyć skomplikowane, bo my tworzymy stricte muzykę ekstremalną. Ja śpiewam growlem, ale jakby mój ulubiony zespół to też jest zespół heavy metalowy, powiedzmy, ale tam nie jest to zespół ekstremalny, bo ulubiony zespół to jest Alice in Chains. Po prostu już niestety nieżyjący Lane Staley, jeden z najbardziej unikalnych wokalistów, też jeden z najbardziej unikalnych tekściarzy. No, bardzo mi ten zespół podszedł i w sumie słucham do dzisiaj tego zespołu namiętnie. No, po prostu uwielbiam ten zespół i zawsze się cieszę, jak wydają cokolwiek nowego. Mam nadzieję, że już niedługo się zajdą. Wiem, że teraz gitarzysta wydaje solową płytę, więc na pewno jeszcze trochę trzeba będzie czekać, no ale... Właśnie też fajne w tym zespole jest to, że oni nie wydają słabych płyt. Każda ich płyta trzyma poziom. A jeśli chodzi o takie inne zespoły, to ja generalnie jestem... Uwielbiam lata 90. Uwielbiam grunge, Seattle'owska wielka czwórka. Takie zespoły też brytyjskie jak Stone Roses, jak Oasis, Radiohead. No, jest naprawdę masa tych zespołów, ale też jeśli chodzi o zespoły właśnie ekstremalne, to myślę, że taką główną moją inspiracją, żeby iść w kierunku growlu, był Chris Barnes z Cannibal Corpse, obecnie Six Feet Under. I chyba Cannibal Corpse jest moim ulubionym zespołem death metalowym. Też bardzo sobie cenię takie zespoły, takie klasyczne death metalowe, czyli wiadomo, Death, Obituary, Decide, Suffocation, Morbid Angel. No, mnóstwo tych zespołów. Ja o swoich ulubionych zespołach mógłbym gadać cały dzień. Jeśli chodzi też o takie zespoły niezwiązane stricte z artystów, jeśli chodzi o niezwiązane stricte z muzyką metalową, no to myślę, że Prodigy, Massive Attack, Jean-Michel Jarre.
przykład, też zespół Faithless. No naprawdę, jeśli chodzi o moje zainteresowania muzyczne, to naprawdę to są bardzo, bardzo eklektycznie, jeśli chodzi o gatunki muzyki. Jest bardzo zróżnicowanie. Jasne, właśnie tak się miałem zapytać, czy nie to, że potrafisz, bo wiem, że na pewno potrafisz, ale czy masz skalę, czy możesz być w sposób cleanem? Może nie tak jak Halford podczas Painkillera, czy inaczej... I jeszcze Hagi umie Halford podczas Painkillera. Nie, i na koncertach tego... Nie, bo to wiem, że sam Halford nawet jak był na koncercie w 2018 roku podczas Priest na Woodstocku, to już wysiadał. Ale to już pewnie przez wieku generalnie. No tak, Halford już podchodzi pod 70, ale no generalnie nieskromnie powiem, że no wychodzi mi Halfordowanie, King Diamondowanie i Power Metalowanie po europejsku, po niemiecku oczywiście, czyli nie wiem, Primar Fearowanie, Halloweenowanie. No generalnie dobrze się czuję w takich wysokich, w takich wysokich tonach, w wysokim śpiewie. Więc kto wie, może po prostu to kiedyś zagości też na twórczość Last Riot. Kto wie, ja generalnie jestem otwarty na wszystko i jestem zdania, że po prostu trzeba to też jakoś wszystko wpleść. No ale musi też nadejść odpowiedni czas i muszą być odpowiednie kompozycje. Jasne, tak, koncertowo brzmi to ciekawie, a nie masz taki moment na koncercie, że wysoko krzyczysz, także... Tak, jest taki moment. Daddy leci niestingowym cały czas i nagle w te wysokie wchodzi. Zawsze ludziom szczęki opadają. To jest zawsze takie... No to jest dosyć jakby... To jest taki punkt kulminacyjny tej piosenki, ale też przy okazji to jest bardzo mobilizujące do działania. Ludzie na przykład mówią, że o stary, takie rzeczy potrafisz, nie? Że to jest super. No to jakby to jest też taki kop motywacyjny, że chce się to robić, nie? Jasne, może wy też będziecie zespołem, który nie wyda dwóch takich samych płyt, czyli wasz styl będzie ewoluował, ale to o tym się jeszcze przekonamy. Z ciekawości, kto u was odpowiada za kompozycję? To jest tak, że jedna osoba przynosi pomysł, słuchajcie, mam fajny pomysł, zróbmy to, a reszta mu pomaga, rozwija ten pomysł? Czy to jest tak, że razem aktualny materiał, który mamy ograny, który rejestrujemy, powstawał dość długo, przez 5 lat. My go nie tworzyliśmy, no tam było tak, że lepiej tworzyli to wspólnie. Nowy za to materiał, no tak jak mówiłem na początku, stworzył nasz gitarzysta w ciągu jakichś 2 miesięcy, codziennie grał, ciągle po prostu kilka godzin nagrywał. Jest dużo inaczej, także tu od razu ci powiem przyszłościowo, że obie płyty są bardzo, bardzo... Jedna jest rozwinięciem drugiej, w ten sposób. Jakby jest, mimo wszystko, jest wspólny koncept, bo obie płyty są bardzo ciężkie, ekstremalne. No ale jest znacząca różnica stylu, jakby... Ta pierwsza płyta to będzie Last Riot, powiedzmy, jeszcze przed nami, dokładnie. A ta druga płyta to już jest ewolucja, to już jest jakby cały zespół. To już jest robota 5 ludzi. Także szczęśliwie nie będziemy mieli tego problemu drugiej płyty, jaki ma wiele zespołów, że wydałem pierwszą dobrą płytę, a druga jest trochę na jedno kopyto. Tak. Generalnie słuchałem kiedyś wywiadu z Titusem z Acid Drinkers przy okazji projektu Antitank Nan i on mówił właśnie o syndromie drugiej płyty. Czy będzie taka dobra jak pierwsza? Czy tak się sprzeda, czy tak się rozniesie? No właśnie druga generalnie żyje w cieniu pierwszej, jeżeli debiut się udał. Tak zauważyłem po zespołach generalnie. My nie ukrywając, no wiemy jaki ten materiał będzie. Ja uważam, że jaka druga płyta będzie lepsza. W moim guście druga płyta będzie po prostu lepsza, będzie bardziej... W ten sposób dużo cięższa i trochę inaczej do tego Kuba podszedł. To jest takie połączenie właściwie tego, co każdy nas słucha, to połączył w taki jeden taki ostry cios. Tak. Wydaje mi się też, że jakby druga płyta jest w pewien sposób, jest na pewno o wiele bardziej techniczna, żeby nawet nie powiedzieć progresywna. No, i też na pewno, też jakby na pewno ja... Tworząc tekst do drugiej płyty, jakby bardziej już mam nakreślony kierunek, w jakim chcę pisać te teksty i na pewno też ja się bardzo rozwinąłem, nie? Więc jakby to też będzie moja ewolucja na drugiej płycie pod względem właśnie tworzenia tekstów. Do tekstów i tworzenia, no ostatnio chociażby na próbie tworzyliśmy tekst do jednego utworu, bo Adiemu tak jest wygodniej. Usiąść, jak my to gramy i wtedy mu się w głowie rodzi jakiś pomysł. Jasne, chłopaki, no. Trochę mnie wyprzedziliście z moją kolejnością, ale to też naturalna ewolucja w dobie tego, jak się rozmawia spontanicznie. Właśnie, jak się tworzą u was teksty? To jest odpowiedzialność jednej osoby, czy też czasami wszyscy razem do tego siadacie?
Niestety Adi moich tekstów nie chce, bo są zbyt bardzo mroczne. Znaczy generalnie tak, jakby... może inaczej, to powiem teraz, powiem to na przykładzie, jak powstał tekst do ostatniego numeru właśnie. To było tak, że chłopaki sobie grali, ja siedziałem sobie gdzieś tam w kącie z kartką i długopisem i coś tam kreśliłem. I jakby w pewnym momencie któryś z gitarzystów, albo Kacper, już dokładnie nie pamiętam, jakby rzucił temat, no, że fajnie by było napisać tekst o czymś. Jakby nie będę zdradzał szczegółów o czym, ale generalnie ten tekst jest mocno zabarwiony historycznie, bo opowiada o pewnym miejscu i też o pewnym okresie. I jakby w związku z tym, że ja jestem pasjonatem... Proszę? Nie brzmi to jak Sabaton. Nie brzmi to jak Sabaton, od razu mówię. Nie brzmi to jak Sabaton, więc opowiada to o pewnym okresie historycznym, też o pewnym miejscu. Ja w związku z tym, że jestem pasjonatem, że generalnie lubię historię, to nie było problemu napisać ten tekst. Jakby z perspektywy różnych stron biorących udział w tym wydarzeniu, w tym miejscu. I tak sobie stwierdziłem, że kurczę, to generalnie jest miejsce bardzo negatywne, miejsce wiążące się z ludzkim cierpieniem zadanym przez drugiego człowieka. Też związane z nietolerancją, z rzeczami, które nie powinny się dziać. Które tak rozwinięta cywilizacja jak my, no po prostu nie powinny one mieć miejsca. No ale niestety te rzeczy się dzieją, jakby po prostu ja sobie założyłem, że fajnie by było tą tematykę pociągnąć w jakby na całym albumie. Że jakby opisywać takie rzeczy straszne z perspektywy czasu. Żeby opisywać te rzeczy, żeby przede wszystkim przypominać, że te rzeczy były, żeby starać się być czysto obiektywnym i jakby też ludzi uświadamiać, że coś takie istnieje i trzeba zrobić wszystko, żeby do takich rzeczy ponownych nie dopuścić, bo to jest po prostu zło najgorsze. Jasne, nie wiem czy się teraz nie obrazisz, ale to mi poza Sabatonem skojarzyło się z polskim zespołem Hunter, który w utworze Balada śmierci, o śmierci śmiechu użyła takie sformułowanie ciekawego: mordują nas karabinami, granatami, bombami, mordercy nie kulami, tak? Pokazując pewien absurd, tak? Pewną żądzę krwi. I takie najbardziej podłe instynkty, które budzą się w człowieku. No to też będzie na swój sposób. Chociaż też trochę zaspoileruję, jeden generalnie pomysł na jeden utwór jest taki, że ten utwór, Kacper wie o którym mówię, że ten utwór ma taką stylistykę typowo death metalową. Inaczej, zresztą dostępne, jak jeżeli się ktoś zjedzie trochę w dół przed posty z trasy koncertowej. Tak, i gdyby po prostu Cannibal Corpse i Die Art is Murders mieli dziecko, to właśnie to by był ten utwór. I jakby... właśnie ze względu na to, że ja uwielbiam Cannibal Corpse, też uwielbiam Die Hard is Murder, wszyscy te dwa zespoły lubimy. Jakby ten utwór będzie, tekst będzie w stylistyce typowo death metalowej, czyli Blood and Guts, będzie krew i flaki, będą tematy gore, taka typowo oldschoolowa tematyka death metalowa. Czy możemy to będzie ten jeden... Czy możemy liczyć na powtórkę z I Come Blood albo Hammer Smashed Face? Poniekąd. Jak najbardziej. Poniekąd tak, jak najbardziej, zdecydowanie. Wszystkie gitary, tremolo picking, dużo podwójnej stopy. Niskie growl. To myślę, że nowy materiał, który będziemy prezentować już teraz na jesieni na koncertach, bardzo ci się spodoba. Jeszcze tylko dodam dla uzupełnienia, bo nie wszyscy słuchają aż taki ekstrem, że chodzi o dwa utwory Cannibal Corpse. Takie dwa najbardziej znane na świecie. A tak z ciekawości, panowie, jak uważacie, wolność słowa artystyczna i poruszanie ciężkich tematów jak religia czy polityka, czy powinno mieć to miejsce w metalu, w rocku, generalnie w muzyce takiej rozrywkowej, ale nakojarzonej z tym pazurem, czy też artyści powinni się jakoś wstrzymać? To jest trudne pytanie, szczególnie, że o religię, no ja jestem raczej ateistą, trochę jakby nie za tym, żeby religia, szczególnie w tym państwie, istniała na takich zasadach, na jakich istnieje. Uważam, że jeżeli ktoś chce to poruszać, niech to porusza, aczkolwiek powinno się to robić dobrze.
Nie, że śpiewa się o, powiedzmy, polityce w danej chwili, że jest utwór i śpiewają, o, jebać PiS do utwór, bo ten utwór się przedawni za 2, 4, 7 lat, a nie będzie aktualny. Muzyka dla mnie powinna być w pewien sposób uniwersalna, a nie osadzona w danej chwili. No, dla mnie muzyka jest czymś bardziej mistycznym niż samym tylko słuchaniem. Także jak najbardziej możesz to pojawiać, ale niech to będzie zrobione dobrze. Ja na przykład nie lubię utworów antyreligijnych punkowych, no bo przypadam generalnie za punk rockiem, to słucham, ale nie przypadam. No ale jest to zwykle na jedno kopyto o tym samym właśnie omówieniu, o tym kościół zło, gdzie nie wszystko jest tak prostolinijne. Także tak, ale ciężko zrobić to dobrze. Ja generalnie myślę, że przede wszystkim to nie są łatwe tematy i trzeba na pewno odpowiednio umiejętnie operować tym słowem i tekstem w takich utworach, ale generalnie jeśli chodzi o mnie, ja jakby też nie jestem za bardzo zwolennikiem opisywania rzeczy obecnych, które się dzieją, no bo to jakby nie ma w tym jakiegoś półśrodka. Albo chwalisz, albo po prostu hejtujesz to, co się dzieje. Także nieważne, jak to będziesz robił, na pewno będzie spora grupa ludzi, która cię za to też znienawidzi, no bo jakby twój punkt widzenia nie pokrywa się z ich. Więc jakby ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli na przykład jakoś tam tą religię do muzyki dodawać, tą, dajmy na to, politykę, jakieś tam wydarzenia, to ja jestem za tym po prostu, żeby najlepiej robić sobie research i opisywać te rzeczy, jak rzeczy, które się zdarzyły z punktu widzenia takiego typowo obiektywnego, żeby jakby, no, generalnie, jeśli ktoś jest na tyle odważny i ma na tyle silny charakter, no to jasne, niech to robi, niech działa, ale ja uważam, że no, nie powinno tak być. Jakby muzyk po prostu nie powinien opowiadać się po którejś ze stron, bo jakby można się narazić przez to na hejt. Tak trochę samolubnie to mówię z punktu widzenia muzyka, no takie jest moje zdanie. Jasne, generalnie wielu artystów miało problem przez taki tekst dość, powiedzmy, radykalny. Kiedyś nawet zespół Slayer na antenie Kerrang został zaatakowany, czemu utwór Dżihad. Oni powiedzieli wprost, że to jest święta wojna, ale z perspektywy terrorysty, tak? Dlatego pojawiają się tam słowa I love the view when you scream and burning for God. I to jest generalnie o wyrzynaniu niewiernych, więc temat bardzo wtedy dotkliwy dla społeczności muzułmańskiej, ale zespół się wybronił, tak? Tak. Chciałbyś tak, też żeby się odciąć od pewnego z punktu widzenia i spojrzeć na coś z drugiej strony, co jest też, uważam, ciekawym zabiegiem w tym utworze, że nie jest to tak, by utwór zrobiony tak, jak każdy by myślał, tylko jest całkowicie od drugiej strony. Oczywiście, też, perspektywa też, bardzo różna. Też, z tego co wiem, to Tom Araya ze Slayera jest właśnie zdeklarowanym katolikiem. God hates us all. Dokładnie, a nie ma problemu, właśnie nie ma problemu, żeby śpiewać to na koncercie, że God hates us all, nie? Jasne, ale generalnie kiedyś natknąłem się, czytając chyba Metal Hammera albo teraz Rock, na wypowiedź Gena Simonsa z Kiss i Halforda właśnie z Judas Priest, że serwisy streamingowe jak Spotify, jak Tidal, Apple Music zabijają muzykę generalnie rockową, metalową, bo zabijają sprzedaż albumów, a z drugiej strony muzycy młodego pokolenia, bardziej w waszym wieku, mówią o tym, że to pomaga się rozwinąć, pomaga się wypromować, pomaga sprawić, żeby ludzie was, żebyście trafili do większej rzeszy ludzi. Co wy o tym sądzicie? Że to jest zabijanie pewnego rodzaju muzyki, czy rozwój? Generalnie to są zespoły, które wspomniałeś, właśnie Judas Priest, jakieś są już zespoły wielkie. Prawda jest taka, że ten Spotify, Tidal, inne takie trochę ucięły zarobki. Nie sprzedają tyle płyt, na Spotify zarabia się grosze, na Tidalu, innych serwisach streamingowych, YouTubie. Aczkolwiek no, dla nich nie jest to dobre, tak uważają, bo mają po prostu mniej zarabiają, bo nie ukrywajmy, dla nich to jest po prostu pełnoetatowa praca i to tyle. Często ciężka praca, no bo nieraz jest to granie koncertów codziennie, co drugi dzień. Dla nas patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, jako zespół mały, który no, istnieje może już ponad 5 lat, ale dopiero zaczyna swoją przygodę, jakby nie patrzeć w pełne do wielkich gwiazd, które grają przez lat 30 czy więcej. Nam Spotify może pomóc właśnie do tego, że pomogę się to wypromować. No, jeżeli słuchasz utworów, Spotify ci układa, że słuchaj takiego gatunku metalu, może to mu się spodobać, to proponują w jakiejś tam playliście, chociażby odkryj w tym tygodniu, którą też bardzo lubię. Wiele małych słów odkryłem przez to, których bym nie odkrył, gdyby ich nie było. Także jak dla mnie to jest coś bardzo dobrego, bo pomaga się promować. No i tak dzisiaj zarabia się głównie na koncertach, nie na płytach. Także
Ja uważam, że ja jestem jak najbardziej za tymi serwisami streamingowymi. Bardzo pomagają młodym muzykom, muzykom nowego pokolenia, nowym zespołom się promować. Ja dokładnie zgadzam się z tym, co powiedział Kasper. Jakby Gene Simmons albo Rob Halford, całym szacunkiem dla tych zespołów, bo to są absolutnie legendy. Jakby ich udział w muzyce jest niepodważalny, ale oni mają prawo tak mówić, dlatego że oni no nie są z naszego pokolenia, są o wiele starsi od nas. Jakby nasze pokolenie ma, no na pewno ma o wiele łatwiej, bo teraz jakby album możesz nagrać w domu, nie? Praktycznie w domu za pomocą komputera, więc na pewno jest więcej możliwości. Pewnie też jest ciężej się wybić, bo jest jakby tego, bo jest, no mówię, po prostu jest więcej ludzi tworzących muzykę. To, że jest dużo łatwiej, powoduje, że jest to oczywiście dużo trudniej. Jest łatwiej zrobić, trudniej się wybić. O, dokładnie. Jasne, spoko. Sam dodam od siebie takie małe story time, że wczoraj miałem przyjemność gościć zespół Whiteout z Zurychu, ze Szwajcarii. I też bym ich nie znał właśnie, gdyby nie Spotify, który kiedyś mi podrzucił, jak słucham metalcore'u właśnie, chłopaków ze Szwajcarii. Także ja uważam dokładnie tak samo, że jest to okazja do poznania muzyki. Gdybyśmy tylko zaglądali do sklepów z płytami albo szukali po gazetach, to byśmy nie znali na 100%. Nie, raczej siedzieliby sobie w garażu i grali koncerty dla 3 osób, a w ten sposób już mają fana w Polsce, także... Dobra, generalnie teraz takie pytanie, nie chcę nikogo wykluczać, ale głównie do Kacpra, który prowadzi 3 projekty jednocześnie. Jak to jest grać 3 kompletnie, nie to, że różne, ale na pewno różniące się gatunkowo zespoły, jak sobie radzisz z prowadzeniem, podzielnością uwagi pomiędzy, tak żeby żaden z tych projektów nie czuł się skrzywdzony brakiem twojej obecności? To Last Year Newcomer jest moim głównym projektem, w który jakby wkładam całe swoje metalowe serduszko, gdzie są na półkach regularnie. Inne projekty są jakby trochę pod tym jednak. No szczególnie, że akurat Apollo jest aktualnie bez części składu, niestety szukamy perkusisty. Jakby ktoś znał perkusistę black metalowego z Poznania, to zapraszam do kontaktu do mnie. Jest jeden główny zespół i są projekty. Jakby muzycy, z którymi tam się bawię, wiedzą, że nie jest to mój główny zespół, że jest to projekt. My chcielibyśmy pograć koncerty, ale nigdy nie będzie to ten poziom grania, co Last Riot. Nie chcemy z nim mieć tam wielkich klas koncertowych po całej Polsce. Raczej kwestia 4-5 koncertów na przykład na pół roku. Mniej więcej i raczej nastawiam się na tworzenie niż na granie. I ja. Może jakieś będzie taka sytuacja gdzieś tam za rok, że zagram 2 koncerty po sobie, jako właśnie na przykład w Hex & Castle i w Last Riot. To byłoby ciekawym doświadczeniem, myślę, i dużym zmęczeniem. Właśnie, Kacper, jak ty się czujesz jako wokalista, bo chyba w swoich projektach pełnisz tą rolę właśnie. Nie, kiedyś śpiewałem, miałem okazję w takim projekcie, tym istniejącym już Dufo Ride, który ci podsyłałem, bardzo taki zimny black metal pierwszej fali, nagrywany tosterem w piwnicy. Miałem okazję, nie czułem się w tym za dobrze, także po prostu z tym skończyłem. Tym, że nie skimowałem właściwie od 3 lat. Też nie za bardzo umiem to robić. Czułem się z tym źle, także przestałem. Wróciłem się, jak widać, na basy i na gitary. Trochę generalnie teraz graliście koncertów, mieliście okazję. Macie jakieś takie swoje ulubione show lub takie, które oraz takie, które nie wypaliło? I czy czujecie się zestresowani, kiedy wiecie, leci intro, zaraz macie wejść, czy czujecie taki przytłaczający stres, a ludzie czekają na was i klaszczą pod sceną? Jak najbardziej ja mam ulubiony koncert i to z niedawna, bo jest to koncert największy chyba klubowy Last Riot, koncert w Poznaniu, gdzie byliśmy w pubie Mustang, to jest bardzo mały klubik, naprawdę tam wejdzie z 80 osób i pęka w szwach. Nie dość, że był pełny klub, to jeszcze ludzie stali na schodach przed klubem, także frekwencja nas naprawdę mnie rozwaliła na łopatki. Było tak duszno, że z nosa kapał i z głody kapał mi pod na setlistę, ale no to było coś wspaniałego zobaczyć tyle ludzi na koncercie w dzień, w którym w Poznaniu grał Kult. Także no, mieliśmy dużą konkurencję, a i tak ci ludzie zdecydowali się przyjść na nas. Dla mnie to była wielka, coś wspaniałego po prostu. Tak, generalnie to był najlepszy nasz koncert. Zapytałeś mnie o tremę. Ja już absolutnie nie mam żadnej tremy. Ja generalnie nie mam w ogóle, nie mam już żadnej tremy. Generalnie to nawet może Kasper potwierdzić. Ja w ciągu tych prawie że 2 lat... zrobił ogromny postęp, jeżeli chodzi Ja się strasznie zmieniłem, w sensie takim, że bardzo wzrosła moja pewność siebie. Jakby kiedy grałem w ogóle pierwsze koncerty z chłopakami, no to jakby trzęsły mi się nogi, no bo jeszcze nie wiedziałem, czy ja jestem dobry, czy może nie. Ale
generalnie potem jakby po wsparciu, jakie otrzymałem od widowni po koncertach właśnie, to ta pewność siebie musiała wzrosnąć i no Kacper potwierdzi, że to generalnie, no że ta pewność siebie urosła chyba o 200%, jak nie więcej. Także teraz ja absolutnie nie odczuwam żadnego strachu i po prostu ja jaram się każdym koncertem, czy większym, czy mniejszym. Ale wracając jakby do głównego pytania, koncert w Poznaniu zdecydowanie to był najlepszy koncert. Jakby publika dopisała, był super odbiór, jakby też przy okazji pozdrowienia dla chłopaków, którzy z nami robili tę trasę, dla chłopaków z Tura i dla chłopaków z DFX. Bo oni nam rozgrzewali publiczność, także no jakby wszystko pasowało. Publika pasowała. W Poznaniu zdecydowaliśmy się robić koncert na pięciolecie w Poznaniu w październiku, na który też zapraszamy bardzo mocno. Tak, 16 października, Wiraż Pan, zapraszamy serdecznie. Będą dobre. No a jeśli chodzi o drugą stronę medalu, to najgorsze projekty, najgorsze... Koncerty. No, tak, no to ja mam swojego faworyta. Zieloną Górę w zeszłym roku. Może Kacper opowie. Nawiążę chwilę do tej dramy. Jest, jak tam skreślić, że wypaść dobrze, ale raczej jest to jaranie się, że fajnie, że gramy, koncertujemy, od stresu jest dużo wyższe. Także w ten sposób się to jakoś też niweluje. W Kreślionej Górze to dla mnie też był najgorszy koncert. Dzień wcześniej to był w ogóle koncert, przyjechałem na próbę, zagraliśmy 2-3 próby, stwierdziłem, panowie, to może by coś pograć. No i tak, ale no, kiedy to trzeba zorganizować i w ogóle, no węgla za 2 tygodnie w Zielonej Górze mogę nam załatwić. Także umiałem 3 utwory, między innymi tylko wyciszałem sobie bas tunerem i grałem w drugą strunę. Ale no, koncert był taki, że dzień wcześniej graliśmy próbę, trochę nam się nudziło, zamiast nudę zabić, to nudę zapiliśmy. Także dzień potem każdy miał kacę jak stąd na Marsa, szczególnie perkusista, który jeszcze przed koncertem spał, żeby móc w ogóle zagrać. Dokładnie, spał w samochodzie, obudził się i 2 minuty później szedł na soundcheck. Także ale, bez rozdziału. Tak, czekaliśmy bardzo długo, bo też było trochę opóźnienie, byliśmy w klubie około 12, soundcheck mieliśmy chyba o 19 albo 18, jakoś tak. Tak. W międzyczasie gdzieś tam sobie gadaliśmy z innymi zespołami. Adi bardzo sobie przypodobał rozmawianie z Robertem, z Wayne, którego też pozdrawiamy. No tylko, że jako wokalista w trakcie tej rozmowy wypalił 2 paczki fajek. Wow. fajka w ustach, także na koniec koncertu brzmiał jak zażenany chihuahua, nie jak wokalista death metalowy. Dokładnie. Ale to jakby... Bo na koncercie tam była taka struktura klubu, że jest klub, no i na górze były jakby balkony, przy których były stoły ludzie. Na naszym koncercie zeszło chyba z 15 osób pod scenę. A cały to siedziało na balkonach. To był taki ciekawy dysonans, że brawa były spore, a pod sceną pusto. Tak. Ale tak z ciekawości, wielu ludzi sądzi, że death metalowi wokaliści zarzynają gardła, a ty chronisz się jakoś, ćwiczysz gardło? Chronisz się jakoś, żeby nie wyeksploatować się do cna? Znaczy ja generalnie przede wszystkim staram się nie przeziębiać, bo to jest też bardzo... No było tak jakoś głupio, żeby wokalista brzmiał mniej więcej tak, no ale czasami niestety, czasami jakby, no to też, no zdarzyło się być przeziębionym na koncercie. Generalnie też przed koncertem staram się dużo nie mówić, w ogóle staram się jakby nie przybywać, lubię przed koncertem chwilę pobyć sam, być odosobniony. Ale tak, to przed koncertem raczej brak zimnych napojów, raczej coś ciepłego. Wiadomo, najważniejsza sprawa, też trzeba się rozgrzać przed koncertem. Jakieś pół godziny śpiewania, jakiegoś takiego growlowania dla rozgrzewki, bo może tego nie słychać na koncercie, ale ja po prostu to czuję, że nie jestem rozgrzany, więc jakby rozgrzewka też jest bardzo istotna, jest bardzo ważna, dla mnie przynajmniej. Dobra, a Kacper, a ty się jakoś rozgrzewasz, przygotowujesz się do występu? No mamy jakiś tam swój, powiedzmy, swoje sposób bycia przed koncertem, no po soundchecku, tam sobie pogram, coś tam sobie zjem, wypiję. Zwykle przed koncertem idę się kimnąć na chwilę, żeby też wyjść w pełni sił. Jakieś tam pół godzinki jest dla mnie bardzo przyjemne. Potem wiadomo, przed koncertem pół godziny też staram się wziąć bas w ręce, rozegrać się, pograć, rozluźnić nadgarstki, żeby potem mi ręka się nie... Gram szybko na basie kostką, żeby potem ręka mi się nie bolała. No to też trzeba się rozgrzać, takie pół godzinki rozgrzewki jest. I właściwie tyle.
Najważniejsze być wyspanym, gotowym i przede wszystkim rozgrzanym. No bo w naszej muzyce bez rozgrzewki nadgarstka to bym nie uciągnął jednego utworu w takim tempie, w jakim gramy nasze utwory, bo jest to muzyka bardzo szybka. Jasne, Kacper, właśnie tak się chciałem ciebie zapytać, bo z moich obserwacji zespołów, których słucham, większość basistów jednak gra tak zwane palcami. Czemu zdecydowałeś się na kostkę, która jest tak, że tak powiem, wyszczycana w cudzysłowie? Zacznijmy od tego, że gram na bardzo przesterowanym basie i na basie bardzo zamulającym poniekąd, bo jest to Thunderbird, mój główny bas to jest Thunderbird, na przetwornikach Bass Blaster. Gracze wiedzą, że te przetworniki mają bardzo dużo takiego gruzu w sobie, takiego przyjemnego, dla mnie potrzebnego, ale palcami brzmi to bardzo płasko, także no, kostka ma dużo więcej ataku, to znaczy, że ja mocno uderzam tą kostką, to nie jest takie strunowanie delikatne, tylko mocne uderzenia raz za razem kostką. Brzmi to po prostu dużo, dużo ciężej, do nas brzmi to dużo bardziej efektownie. Chociażby Tomaraja też gra kostką, Panterze goś też grał kostką. W wielu zespołach, w których potrzebny jest ten duży atak, mocny atak basu, robi doły, jest ta kostka. Wiadomo, że to od podejścia, no w Maidenach Halis grał na przykład palcami, tylko że oni grają dużo jaśniejszą muzykę. U nas ma być ciężko i mrocznie, także ta kostka musi u nas być. No palcami próbowałem też grać palcami w Riot, nie brzmi to tak samo. Jasne, to jest prosta metafora mojego życiowego motta, czyli użyteczność ponad wygląd. Ja uważam, że z basem wyglądam bardzo dobrze. Jasne, właśnie. Masz tam może na swoim stelażu ten bas? Pokazałbyś go? Tak, jasne. Bo to zawsze jest taki element edukacyjny, że tak powiem. To jest główny instrument. Epiphone Thunderbird z fajnego wypustu, bo to jest też instrument, który ma już ponad 18 lat. Także jest to produkcja nie chińska jeszcze. Przedmioty, które mam, to są dwa bass blastery do instrumentu, do czterostronowych basów. Cały bas jest makoniowy, bardzo ciężki. Mam jeszcze miejsce na kostkę, lubię sobie rzucać kostki, tak gdzieś muszę mieć kieszeń zwykle na tyle spoconą, że nie jestem w stanie z niej wyjąć. No jest to kawał po prostu porządnego instrumentu, ciężkiego instrumentu, bo naprawdę waży tyle, co... Mam też kopię Music Mana. Mhm. To ten tam waży tyle, ile trzy te basy. Także no to jest prawie 10-kilogramowy instrument. Jasne, Kacper, a tak z ciekawości, pamiętasz swoją pierwszą gitarę? W jakich okolicznościach ją dostałeś? Mam swoją pierwszą gitarę, swoją nawet, mogę pokazać. No jest to Muzima z lat 80. Tatę dostałem jako pierwszą gitarę. Prawie półwiecza życia. Prawda, no jest to gitara klasyczna, która trochę się zajmuje, żeby ją przywrócić do stanu używalności. Jeszcze tam wykopałem w szafach. Staram się zdzierać naklejki, które miałem, byłem też przywrócić do funkcjonalności. Miałem struny niedawno. No, jest to instrument, na którym się uczyłem. Wiadomo, jak to gitarzysta metalowy na klasyku, zacząłem od Metallica. Czyżby Nothing Else Matters? Nie, zacząłem od Enter Sandman. A, no to... Poza tym jest The Water. A też klasykę. Tak z ciekawości, obaj macie panowie trochę doświadczenia w Last Riot i w innych projektach. Jakbyście mieli przed sobą muzyków młodych, którzy chcą zacząć, którzy nie mają doświadczenia we wspólnym graniu, to czy macie, mielibyście jakieś rady, co należy zrobić, a czego można uniknąć, tak, żeby nie robić sobie niepotrzebnych kłopotów? Nie powiedziałbym, że jestem bardzo doświadczony, no nie siedzę w muzyce od 20-30 lat. To co mogę powiedzieć, to na pewno... Musi być chemia w zespole, nie może być tak, że gracie z kim się nie lubicie, jesteście dla siebie ze sobą tylko dlatego, że lubicie tą samą muzykę. Że przede wszystkim w zespole trzeba być dobrymi znajomymi, dobrymi przyjaciółmi, żeby ten zespół grał. Jeżeli mówimy o graniu, bo jeżeli chodzi o nagrywanie, no to można się nienawidzić, można iść na siebie z nożami i tak dalej. Musi być chemia w zespole, jeżeli jest ta chemia w zespole, będzie chęć grania, jak jest chęć grania, są koncerty, są ludzie, jest fajnie. Że nie będę mówił, że trzeba się wybić i tak dalej, trzeba robić to. Najważniejsze jest, żeby być dobrymi znajomymi i tyle, żeby się nie kłócić też przed koncertami czy na próbach. No to zawsze prowadzi do upadku, no tylko dzięki temu, że właściwie każdy u nas jest przyjacielem. Dla Strat istnieje już no ponad 5 lat. Tak. Ja generalnie mogę powiedzieć od siebie, że... Też to, co powiedział Kacper, żeby po prostu, przede wszystkim, żeby być przyjaciółmi. Ja sobie nie wyobrażam, że pięciu chłopa przychodzi, odgrywa próbę i się rozchodzi, bez niczego. Dla mnie to jest po prostu no, niepojęte, do tego no, trzeba się zakomplować, trzeba mieć tą chemię. Ale też ważne jest, żeby w zespole panowała demokracja, jednakże musi być ta najważniejsza osoba.
która jakby podejmie ostateczne zdanie. To też jest bardzo ważne, żeby była... No, żeby też był jakby ten jeden gość, który jest... który jakby mimo wszystko jest osobą decyzyjną i powie, że chłopaki, tak robimy. Oczywiście to też nie tak, że tam musi być wola dyktatorska. To nie chodzi o to, żeby tutaj w zespole, żeby w zespole był Richie Blackmore. Ale... No jest na pewno... Jest też ważne, żeby... Moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby zespół miał lidera. To u nas jest demokracja, ale mamy właśnie jednego lidera, który też... Jeżeli zdania są podzielone, to on ma ten głos decydujący zawsze. Tak. Jakby my też na zasadzie współzawodnictwa też po prostu szanujemy zdanie lidera, jakby szanujemy jego zdanie i respektujemy to, co on powie. Jasne. W każdym razie ja na pewno. W każdym razie, tak z ciekawości, panowie, pewnie osoba oglądająca chciałaby wiedzieć, kto jest was liderem. Możecie go przedstawić? Kuba Malinowski, nasz gitarzysta, jeden z założycieli, trzech założycieli na skrzydłach. Tak. No, człowiek bardzo, bardzo skromny, aż za skromny, świetny gitarzysta, wieloletni zresztą. Ale to, o czym mówisz... Też dobry lider, dobry dowódca. Generalnie może być problem z rozpoznaniem, bo naszymi gitarzystami są bracia bliźniacy, ale akurat Kuba to jest ten z długimi włosami gitarzysta. I z brodą. Powiem też historię, jak ja zaczynałem grać dla Skrajot, wyglądali tak samo, w sensie no żaden z nich nie miał brody, długich włosów, mieli takie same włosy, takie same twarze. Także poza próbą mówiłem stary ziomek gościu, a na próbie ich po gitarach rozpoznawałem. przez właściwie parę miesięcy, także mają nawet taką samą wodę wymowy. Także cieszę się, że Kuba zapuścił włosy i brodę, bo w końcu mogę go rozpoznać. Jasne, dzięki też wielu artystów, z którymi czy miałem okazję rozmawiać, mówi właśnie o potrzebie ostatecznego głosu, jak sam Kazik Staszewski z Kultu mówi, że demokracja jest do pewnego etapu, ale jak trzeba podjąć ciężką decyzję, to on ją podejmuje i decyzja jest taka, jaką on podejmie, tak, a chłopaki po prostu się zgadzają z nią. Tak samo miałem okazję pogadać z zespołem z Łodzi, co Krutnikiem, nie wiem, czy kojarzycie panowie. Tak, kojarzymy. Rozmawiałem z Erykiem i właśnie on powiedział, że on w pewnym momencie musiał huknąć pięścią w stół, jak nie było decyzji co do nas z albumu, bo jedni się wahali, że ta mało radykalna, drudzy, że za bardzo. A on po prostu huknął, powiedział, że zostawiam Legię na Antychrysta i tyle, tak? Ktoś musiał podjąć tą ciężką decyzję. To co, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że to był kolejny inspirujący wywiad, w którym mieliśmy okazję pogadać we trójkę, a teraz pozwolę, żeby nasi goście jeszcze powiedzieli takie 2-3 słowa na koniec. Zacznij, Ali. No więc tak, ja przede wszystkim dziękuję za ten miły czas. Było bardzo miło, bardzo fajnie. Co wam mogę powiedzieć? No, czekajcie. Miejmy na nasz album, miejmy nadzieję, że uwiniemy się z tym jak najszybciej. Tak jak Kacper wspominał, chcielibyśmy wydać to w tym roku. Zapraszamy oczywiście na nasz koncert 16 października do klubu Virage Pub w Poznaniu. Tam zagramy koncert, tam właśnie będziemy grali koncert. Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze, bo naprawdę miejscówka jest super. Rąka tego, głównym supportem jest zespół Pandrador, taki dość w Polsce wybijający zespół death metalowy. No zagrawami to oczywiście zespół Turk, graliśmy trasę, będzie też Zagłada i Undead Phoenix, będzie takie pięciolecie, czyli pięć zespołów. No tak jest. Całkiem duża impreza. Także się szykuje fajna imprezka. Ja generalnie mogę dać lekki spoilerek, że osobiście nie będę tylko wtedy na scenie z Last Riot, bo będę wtedy na scenie też z Turem, z jednym w ich utworze, którym miałem przyjemność nagrać, z opakami. I może jak się uda, to będę jeszcze na scenie z Undead Phoenix, jeśli się uda oczywiście. Także zapraszamy was właśnie na ten koncert. Miejmy nadzieję, że to wypali, bo naprawdę szykuje się fajna imprezka. No i co jeszcze? Wspierajcie nas, słuchajcie nas. Też zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama, naszego Facebooka, nasz kanał na YouTubie. No i po prostu, jeżeli wam się spodoba to, co robimy, nasza muzyka, to ja już po prostu z całego serca wam dziękuję za to, że jesteście, bo też jakby sukces muzyki jest uzależniony od słuchaczy, a im więcej słuchaczy, tym lepiej. Także jeżeli wam się będzie nasza muzyka podobała, to jest po prostu zajebisty kopniak energetyczny, żeby robić to, co robimy. Także dzięki wielkie, że jesteście i trzymajcie się. I bądźcie zdrowi. O. Ja cię powiem też dziękuję bardzo. Oby pandemia się szybko skończyła.
słuchajcie młodych zespołów, chodźcie na koncerty. Jak nie nasze, bo nie lubicie, i tak chodźcie na te młode zespoły, bo wy zapewniacie im to, że chcą grać, że nie dopłacają do teraz dziesiątek tysięcy złotych, tylko coś tam chodzą, to bardziej chcą grać. Słuchajcie młodych artystów, starych artystów, ale słuchajcie. Jasne, wielkie dzięki. Ja bym od siebie dodał tylko klasyczne moje pożegnanie. Stay tuned, stay true, stay happy.